Siemano, siemano, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Ja jestem Szybson i dzisiaj oczywiście jesteśmy na Palionowie. Witam serdecznie. Zanim rozpoczniemy odcinek jednak, mimo wszystko, ja muszę zabrać oczywiście tą naszą przecudowną tablicę, ponieważ muszę wam serdecznie podziękować za 95 tysięcy subskrypcji na kanale vlogowym. Naprawdę jest mega fajnie, zbliżamy się już do 100 tysięcy. Naprawdę jesteśmy mega blisko, ponieważ już tylko 5 tysięcy niecałe dzieli nas do tego, żeby wbić 100 tysięcy. Niesamowita to jest liczba, naprawdę mega się cieszę. Tak samo na Szybson Plusie, no brakuje nam o wiele więcej, jakby nie było. Ale zachęcam was, żebyście tam też wbili, ponieważ Szybson Plus też się całkiem fajnie rozwija i w sumie wiecie, i fajnie by było tam też za niedługo wbić. Myślę, że do końca roku uda nam się tam wbić. Myślę, że nawet szybciej niż do końca roku, bo to jest sporo czasu jednak mimo wszystko, więc wydaje mi się, że na Szybson Plusie też za niedługo będziemy świętować 100 tysięcy. Ale najpierw Filip Szybka, tam kanał vlogowy. Serdecznie was zapraszam z tego powodu, że tam bardzo fajne filmy wlatują. Dzisiaj na przykład wleciał tam odcinek, jak uczyłem się jeździć samochodem. Więc jak chcesz zobaczyć, jak mi szło, ja przypomnę tylko, że nie mam prawa jazdy, nie? Więc jak chcecie zobaczyć, jak mi szło, no to koniecznie tam wbijcie i zobaczcie. Tutaj jest taka miniatura, pewnie zapomnę ją wkleić na bank. No ale trudno, jak zapomnę, to przepraszam, wejdźcie sobie na kanał i zobaczcie po prostu, jak to wyszło, ale chyba... Zapamiętam. Nieważne, co w dzisiejszym odcinku, ponieważ jak widzicie widzowie, jestem na Palionowie, jest troszkę noc i tak dalej. I uwaga, ja już to zobaczyłem, więc nie będę udawał, że tego nie widziałem. Ale wchodzę tutaj do mojego domu i widzę, że jest jakaś tabliczka. Niedobrze, bardzo niedobrze, że jest taka tabliczka, ponieważ każde tabliczki u mnie na chacie zapowiadają coś złego, za każdym razem. Ale zobaczmy, co na niej pisze. Stan wojenny na Palionowie, przygotujcie się do wojny. Nie wiem, o co chodzi, ale okej. Nie wiem, kto napisał tą tabliczkę. Totalnie nie mam pojęcia, ale pisaliście mi w komentarzach, bo widziałem tam jakieś komentarze, że mam szybko wracać, iść na Palionowo, bo coś tam, nie wiem, jakaś właśnie wojna się zaczyna, czy coś takiego. Ja nie wiem, o co chodzi, ale okej, domyślam się, że pewnie macie rację i że faktycznie jakaś wojna się zbliża tutaj. Niestety nie fajnie, ale w takim razie domyślam się, że będziemy walczyć przeciwko Lucyferowi, Yetiemu i Paliące, tak mi się wydaje. I myślę, że tamto miejsce to jest w ogóle nieprzypadkowo tamto miejsce jest. Więc tak samo tam, ten skin od Palionki dalej jest, prawda, jak widzicie, taki dziwny. Nie wiem totalnie, o co chodzi. Nie podoba mi się to, że Palionka stoi obok mnie. Nie powinno tak być. No ale trudno. Stoi po prostu, trzeba ją usunąć stamtąd najlepiej. No ale dobra, nieważne, skupmy się na tym, co mamy do zrobienia. Ponieważ tak, co w takim razie z tym mamy zrobić? No wydaje mi się, że powinniśmy się jakoś przygotować, skoro już dostaliśmy taką informację. Ja nie mam żadnej netherite'owej zbroi. Jak widzicie, tutaj zawsze wyskakiwała mi netherite'owa zbroja. Wyskakuje mi tutaj mój hełm, znaczy mój web tutaj wyskakuje. Więc przydałoby się zdobyć netherite, tylko... Nie chcę mi się zbierać totalnie netherite'u na odcinku, bo to mega nudne i zanim tam pójdziemy do tego netheru, będziemy to kopać, szukać netherite'u, zajmie nam masę czasu, jeszcze nie mamy TNT w ogóle, a bez TNT to w ogóle można tego szukać 3 dni, 3 noce, więc totalnie bez sensu. Mam masę chleba, ale szczerze mówiąc widzowie, zastanawiam się nad tym, tak już a propos wojny i tak dalej. Tutaj mam troszkę tego chleba sporo, ale myślałem nad ziemniakami, bo ziemniaki wydaje mi się, że to jest o wiele lepszy biznes niż chleb, więc ja ten chleb zjem do końca i biorę się za ziemniaki. Robię fabrykę ziemniaków, bo na kanale Szybson Plus mamy Minecraft duecik, na którym tam mam taką fabrykę ziemniaków i to jest po prostu, to jest raz, że to jest fabryka expa, dwa, że to jest fabryka wszystkiego tak naprawdę, nie? A ja akurat expa nie mam, więc przydałby mi się exp zdecydowanie. Dobra, skupmy się na tym, co mamy dzisiaj do zrobienia, ponieważ tak, ja nie mam netherite'u, zabrał mi wszystko Yeti, ale zobaczę, czy Milki nie ma przypadkiem czegoś. Nie wiem, czy ona jest w ogóle, ale mam nadzieję, że się nie obrazi na mnie, że ja sobie tutaj do niej wchodzę i tak myszkuje, nie, i tak dalej. Ale zobaczymy. Bzyku jest poszukiwany? Ja nie wiem, co tu się dzieje, widzowie. Tutaj też jest ta kartka. Też stan wojenny, dobra, czyli wszędzie poszła ta informacja. Zobaczmy tutaj, ja mam tak, 34 diamenty i serce Yetiego, wszystko jest tak, jak powinno być. Dobra, ja te 34 diamenty chętnie bym wykorzystał na zrobienie zbroi, ponieważ wydaje mi się, że 34 diamenty to jest chyba idealnie, żeby nam starczyło... Albo nie starczy, nie wiem, dobra, nieważne. W każdym razie, ja, no tak, na pewno nam to starczy na zbroję. Ja bym zrobił sobie drugą zbroję, ponieważ tak, ta zbroja, którą ja tutaj mam, to jest taka zbroja dnia codziennego. Zakładam ją codziennie i po prostu w niej chodzę, bo w niej się czuję bezpiecznie. Diamentowa zbroja fajnie wygląda, ale trzeba mieć taką jedną, najlepszą zbroję i to musi być netherite'owa zbroja, która jest właśnie specjalnie na takie okazje. Więc musimy koniecznie zrobić drugą zbroję sobie właśnie, która będzie idealna pod to i tamtą ulepszymy już totalnie, taką ulepszymy, żeby nie było, nie miała sobie równych, ale ona nie będzie do takiego zwykłego chodzenia, bo bałbym się, że ją stracę. Dobra, zobaczmy, czy Milki ma jakiś netherite. Kurczę, jeżeli ona jakikolwiek ma, to na bank będzie go trzymać w Enderchestie też, więc ja go w sobie tak nie znajdę chyba. Ajajaj, czyli będziemy musieli szukać netherite'u, ponieważ tak to nie damy... Ile ma diamentów? Kurde, dużo.
Ej, dobra, no to... zapożyczę sobie diamenta. Tak, 10. Nie mówcie jej nic, dobra? Będę miał 44. Dobra, 44 diamenty to jest tak mało. Potrzebujemy zdecydowanie więcej tak, żeby móc po prostu zrobić tą netherite'ową zbroję. Więc ja bym się tym zajął teraz. Aczkolwiek zastanawiam się, czy nie pójść do tego zamku Lucyfera, tak jak poszliśmy tam ostatnio. Bo może znaleźlibyśmy tam jakieś ciekawe informacje. Ja w ogóle tu miałem gdzieś poukrywane też różne rzeczy. Tu na przykład miałem taką ukrytą skrzynkę, ale chyba ją zabrałem stąd już. Kurczę, dobra. Chyba ją stąd zabrałem. Tutaj nic nie ma też. Dobra, nic tutaj nie ma. Musimy pójść w takim razie po netherite. Ej, dobra, idę, zobaczę, ile mi się uda znaleźć netherite'u w takim razie. Mamy elytrę, więc myślę, że elytrą będziemy mogli troszkę przelecieć gdzieś dalej, tak żeby po prostu, wiecie, żeby dostać się w miejsca, w których już, że tak powiem, skrzydła, co tu jest napisane? Mocy, dobra, myślałem, że nocy, że coś się tam zepsuło i że jest napisane mocy, znaczy nocy, a miały być skrzydła mocy. Dobra, nieważne, lećmy do tego netheru, zobaczymy, czy uda nam się zdobyć netherite. Ja niestety, a wiem, o czym wy mi jeszcze pisaliście, bo pisaliście mi o tym, że w tym domku dla wieśniaków, tam pod łóżkiem jest skrzynka z tymi rzeczami, co ja ukradłem kiedyś od Lucyfera. I teraz tak, pokażę wam, że tego tam już nie ma, bo ja to stamtąd zabrałem, patrzcie, tutaj, nie ma już tej skrzynki. Ja to stąd zabrałem, ja to przenosiłem do siebie na chatę, jeżeli ktoś tego nie pamięta. I po prostu tutaj nie ma już takich rzeczy, więc niestety, widzowie, ale to już nie działa. To już nie działa, niestety nie mamy nic, wszystko zostało odebrane. A gdzie ja idę? Ja miałem iść do netheru. Jestem zakręcony jak termos jakiś. Dobra, idziemy do netheru, zobaczyć tam, co się kryje i spróbujemy dostać się no do jakiegoś netherite'u spróbujemy znaleźć. Nie mam niestety tego TNT, tak jak powiedziałem, ale mamy takie kill-offy, że to powinno nam wystarczyć. Więc tak, polećmy sobie może w tamtą stronę, tak żeby wiecie, żeby polecić gdzieś... gdziekolwiek po prostu. Poleśmy tutaj i... oj, o kurde, coś mnie cofnęło. Dobra, poleśmy tu jest jakiś portal. Zobaczmy sobie, co w tym portalu się kryje. Musimy pamiętać drogę powrotną. Czy tu mamy coś ciekawego? Efficiency 5, Unbreaking 3, dobra, nic ciekawego. Dobra, i teraz tak, na którym poziomie jest ten netherite? Wydaje mi się, że on jest dosyć nisko. My jesteśmy aktualnie na poziomie 405, więc wydaje mi się, że na pewno musimy polecieć w dół. Więc po prostu tak zróbmy, polećmy w dół. Ja w tym momencie jestem jakby przygotowany na jakiekolwiek, że tak powiem, ratowanie sobie dupska, ponieważ mamy fire resistkę w razie czego. Więc git, więc jakbym wpadł do lawy, jesteśmy uratowani. Poza tym ja mam taką... o tym mówię właśnie, o tym mówię. Dobra, sprawdźmy tutaj, czy znajdziemy jakiś debris tak zwany, żeby zdobyć netherite. Tego debrisu to jednak sporo dosyć trzeba mieć, żeby zdobyć jakiekolwiek, że tak powiem, racjonalne ilości tego, jak to się nazywa. Racjonalne ilości netherite'u. Ale dobra, kopmy tutaj, tylko nie wiem, czy to jest odpowiedni poziom. Wiecie co? Ja szybko sprawdzę sobie na necie, jaki odpowiedni poziom jest na netherite. Na jakim poziomie kopać netherite 1.19. O, dobra, że nie 1.19, bo my jesteśmy na 1.18. Uwaga, na poziomie 15. Okej, dobra, czyli musimy pójść na poziom 15. Czyli jesteśmy jeszcze za wysoko, więc musimy zejść troszkę niżej. Więc zejdźmy sobie niżej w takim razie. Dobra, spokojnie. Ja przeżyję, bo ja mam taką zbroję, że wiecie, że tutaj nie ma co się przejmować takimi rzeczami. Jeszcze nie piję potki na ten, to jest na ratowanie nam ostatecznie dupska. Tak wiecie, już w sytuacji bez wyjścia. Więc ogarnijmy sobie tak, zejdźmy tutaj niżej jeszcze, na poziom 15, tak jak powiedziałem. Prawie żeśmy zginęli, ale dobrze, ta zbroja uratowała mnie zdecydowanie tak jak należy. Dobra, zróbmy tu, jesteśmy na poziomie 15, możemy tutaj kopać, więc uwaga, kopiemy w tym miejscu i szukamy debrisu. No wydaje mi się, że gdzieś powinniśmy znaleźć jakiś, bo jednak mimo wszystko przydałby nam się do tej wojny. No to jest nieodpowiedni moment, zbiorę tego więcej też, tak żeby dla Milki było, żeby ona, wiecie, żeby bezbronna nie latała, bo ona już w sumie jest wystarczająco bezbronna, więc już chociaż jej tą zbroję załatwimy, tak żeby przynajmniej ją nie ściągnął pierwszy lepszy strzał od Lucyfera czy coś takiego, nie? Więc musimy być przygotowani. Dobra, no kwarc widzę, że jest. Kwarc też będę zbierać, żeby sobie naprawiać ten kill-off od razu, bo tutaj tyle, ile ja tego wykopię, to będzie masa, więc ten kwarc mi uratuje kill-off, żeby mi nie zdechł. Dobra, tu... ej, nie ma tego debrisu nigdzie. To jest na pewno na tym poziomie? Na pewno to jest niby tutaj, tak? Bo... tak średnio. Ej, ale rzadkie to jest, no. Kurczę. Ja to zazwyczaj TNT to kopałem, albo łóżka. Łóżka też jest taki sposób, ale... ja to się boję łóżkiem zawsze robić, bo ja sam ginę później. Jak ja łóżkiem takie rzeczy robię. Już tyle razy zginąłem w netherze, aczkolwiek nie ma żadnego levela, to w sumie nie ma co stracić, nie? Ale... ło! A, już myślałem, że to jest nether... znaczy ten... Dobra, tutaj zróbmy tak, żeby to tutaj mnie nie zaskoczyło.
Poleciu w tą stronę. Ej, to jest niemożliwe, żeby tu nigdzie nie było. Dobra, tu jest piasek dusz. My jesteśmy na pewno na poziomie 15? Na pewno, no, na poziomie 15 jak nic. Poziom 15 i... Jest! Mamy, jest git. Dobra, kopiemy. Jeden debris, drugi debris, okej. Wywalamy sobie tutaj te, dobra, mamy debrisy. Dobra, świetnie, udało się. Dobra, czyli one są troszkę niżej jeszcze. To tak nie całkowicie poziom 15, tylko nawet trzeba zejść o jeden niżej, na 14. Bo tak tutaj widzę, że mi się bardziej udało to znaleźć. I wydaje mi się, że może być znowu taka szansa. Ale dobra, kopmy może na 3. To mnie to niewiele kosztuje. Kilof co prawda niszczy się niesłychanie szybko. Ale spokojnie, naprawimy go zaraz sobie kwarcem. Jest deep... No nie, to jest kwarc. No dobra, zbierzmy ten kwarc, tak żeby mieć czegoś więcej. Nie mam tu w ogóle... nie mam w ogóle tej, jak to się nazywa, pochodni, ale ogarniemy sobie po prostu światło w ten sposób, czyli tą lawą. Zawsze coś. Dobra, tu zbierzmy to. Patrzcie, to mi tak szybko będzie naprawiać ten kilof, że to się w głowie nie mieści. Serio. To naprawa to jest git totalny. Ej, dobra, jest mega ciężko z tym debrisem, tak patrzę na to. A go chyba trzeba dosyć sporo, nie? To tam w ogóle trzeba jakoś przepalić chyba, czy coś takiego. Ja nie mogę, no ja nie lubię netherite'u, nigdy nie lubiłem się nim bawić. Dla mnie zawsze diamenty były top, nie? Więc netherite to jest taka już naprawdę wyższa szkoła jazdy. Jest kolejny debris, dobra, git. Dobra, udało się, potrzebujemy tego, no dużo tego potrzebujemy. Więc jesteśmy, póki co jesteśmy w zakłopotaniu. Dobra, tu, tak żeby na mnie to nie wleciało. Dobra. Czy kolejny debris nam zostanie tutaj znaleziony? Ile my tego potrzebujemy? Kurczę, ja bym to chciał sprawdzić najlepiej, bo niestety nie mam pewności, ile tego potrzebujemy. Czekajcie, ile potrzeba debrisu? Ile potrzeba debris? To się nazywa debris? Debrisu 1.18 na zbroję. Zbroja Minecraft, uwaga. Szukam informacji na ten temat. Aha! Okej, my jeszcze do tego złoto potrzebujemy. No tak, dobra, czyli 4 potrzebujemy. 4 na zrobienie jednej sztabki, a potrzebujemy z tych sztabek 4. Jesteśmy w dupsku, widzowie. Dobra, ale postaramy się znaleźć... czyli my musimy znaleźć 16 debrisów. 16 debrisów, czajcie to, widzowie? 16. To jest mega dużo, to jest bardzo, bardzo dużo. To jest, powiem szczerze... zawrotna ilość, jeśli chodzi o to, jak nam to idzie. A idzie nam to jak krew z nosa. Więc niestety nie oczekiwałbym, że to nam szybko pójdzie. Ale chyba mamy jeszcze czas, no bo... Kurde, dobra, wojna się zaczęła, ale... znaczy, ma się niby zacząć, nie wiem, o co chodzi. To ja muszę w ogóle pogadać z chłopakami, bo oni coś wiedzą na ten temat. Ktoś to musiał zostawić, chyba że to jest troll. Ej, może to być troll. Może to być tak, że to zostawi mi na przykład Yeti, czy coś takiego, nie? Więc może to tak być. Ja muszę się zorientować. Dobra, mamy. Mamy pierwszą sztabkę Nethera... A nie, czekajcie. Ej, kurde, jak to się robi? Ja nie wiem. Ej, dobra, wróćmy z powrotem może na palionowo i spróbujmy na podstawie tego, co my już mamy, zrobić coś więcej. Wiecie, o co chodzi? Bo ja muszę wiedzieć, jak to się robi. Ja szczerze mam przyznać, zawsze ktoś mi robił tą zbroję netherite'ową. Nigdy w życiu nie zrobiłem sam zbroi netherite'owej. Przyznam się z ręką na sercu. Nie mam pojęcia, jak się ją robi. Więc ja muszę to wszystko poznać. Ale dam radę, widzowie, spokojnie, dam radę. Wiem, że wyglądam teraz na idiotę totalnego, który nie... O kurde, już myślałem, że tu lawa na mnie spływa. Wiem, że wyglądam na idiotę totalnego, który nie wie, jak takie podstawowe rzeczy zrobić. Ja, podstawowy, prawda, znaczy wielki tutaj Minecrafter. Ale spokojnie. Bywa, tak czasem bywa, że się że się nie wie, jak niektóre rzeczy zrobić. Ja na przykład tego nie wiem, a wy pewnie nie wiecie, jak inne rzeczy zrobić, nie? Więc widzicie, każdy czegoś nie wie. Dobra, polećmy tam, z powrotem do tego portalu. Gdzie to było? Tutaj jest ten, tam to było. Oj, nie strzelaj do mnie, dobra. Dobra, lądujemy. Dobra. Czyli mi tu nie strzeli w portal, bo ja się popłaczę, jak mi w portal by strzelił. Dobra. Jesteśmy z powrotem na palionowie i teraz tak, jak to trzeba zrobić? Polećmy szybko i ogarnijmy, bo ja muszę się tego nauczyć. To jest taka wiedza, która wydaje mi się, że mi się przyda. Prędzej czy później, wiecie, do życia. Dobra, i teraz mi się wydaje, że to trzeba przepalić. Tak mi się kojarzy. Tak, okej. No, czyli git. Czyli dobrze pamiętałem, że to trzeba przepalić. Dobrze mi się kojarzyło, ale dobra. Tu odłóżmy sobie to, żeby mi to nie przeszkadzało. I zobaczmy, jak wygląda sytuacja. To się przepali teraz nam na... Uwaga, na to. Okej, i teraz, dobra, czyli faktycznie trzeba znaleźć 16 aż. Ale dobra, zrobimy sobie już jedną rzecz, jakby tak na dobrą sprawę, więc bardzo fajnie. Nie chcę mojej zbroi, uwaga, to jest bardzo ważne, ta zbroja ta diamentowa, którą mam, nie chcę tej zbroi poświęcać na zbroję netherite'ową. Zrobię jeszcze jedną, ponieważ ja tutaj i tak mam masę książek przygotowanych, patrzcie, tu, na jakieś unbreakingi, protectiony i inne takie. Fire protection też mam, więc to są w ogóle bardzo dobre enchanty, więc po prostu...
Ja sobie tu zostawię, tam też mam tych villagerów, gdzie Bendik będę miał, więc ja jestem przystosowany na to, żeby tutaj, że tak powiem, dostać naprawdę bardzo fajne rzeczy. Ja schowam sobie do tego, do Ender Chesta, tego Netherite Scrapa, bo nie chcę tego mieć ze sobą, żebym tego nie stracił. Mam beacony 4 w ogóle, właśnie, bo ja to zabrałem od Lucyfera. Będzie trzeba beacony też postawić na Palionowie. Fajnie by było, żeby one tutaj gdzieś postały, bo nie ma żadnych tak naprawdę w tym momencie. No ale dobra, widzowie, jesteśmy przygotowani na to. Ja pójdę zbierać dalej tego Netherite'a. Mam nadzieję, że uda mi się coś zebrać. Dajcie mi znać, co wiecie na temat tej całej wojny z Lucyferem i z Yeti i tak dalej, i tego wszystkiego, co tutaj, no nie wiem, bo domyślam się, że to z nimi wojna jest, nie? Chyba, że to jest troll. Dajcie mi znać w komentarzu, bo ja nie wiem. Widzimy się jutro, trzymajcie się, pozdro, pa, pa.